pokażemy Wam śmieszną wiewiórkę. Siedzi tutaj na tym drzewie, przy tym drzewie już od jakiegoś czasu. I zobaczcie, jaka śmieszna poza. Siedzi sobie o tak i się przygląda ludziom. A może coś mi dadzą? Dobra jest, co? Dobra jest, no. Niezła wiewióra. A gdzie twoja druga przyjaciółka? Uciekła? Mamy ją z bliska. Witamy Was dzisiaj z San Diego. Przyjechaliśmy. Zmachałam się w tej masce. Idź po nagraj fajne samochody, a nie nas. Idę, pokażę Wam fajne auta. Trafiliśmy na zlot Ferrari przy okazji. Przed nami znajduje się muzeum, do którego dzisiaj nie pójdziemy. Chyba, że bardzo chcesz. Chcesz iść? Sporo samolotów, ale to może innym razem. Jedno fajne miejsce, które znajduje się tutaj w Balboa Park w San Diego. Japoński ogród, ale co, wyjściówki są. Pokażę Wam piękne bonsai. Spójrzcie. Ciekawe, ile lat ma to drzewko, bo naprawdę jest piękne. Śliczne, malutkie, jaką piękną korę ma. Szkoda, że nie poda... A, widzicie, tutaj mamy. 45 lat. I tak wygląda to drzewko. Piękne. Zobaczmy to. 55 lat i tak wygląda to drzewko. Następne drzewko. Niestety nie podali, ile lat ma. To ma 35 lat. To ma 50 lat. Te drzewka mają 30 lat. Zobaczcie, piękne. Tam na początku najładniejsze było. No. To z tyłu nagrać. Tam pójdę, z tamtej strony. To drzewko również ma 55 lat. To jest 60-letnie drzewo.
To również. Ale zobaczcie te 45 lat. Wiśnia, tak? Tak. To, co w Japonii... Jak to się nazywa po japońsku? Sakura. Sakury. Idziemy dalej. Tu jest dolny garden. To idziemy schodkami. Jak ci się podoba w tym parku? Tak se. No powiem wam, że jeżeli byście chcieli przyjść tutaj do tego parku kiedyś w San Diego, to tak nie do końca się opłaca. Jest kilka, tak jak widzieliście, pięknych bonsai, ale niestety nic poza tym. Nie jest tak źle, nie gadaj. Jest dużo tych takich drzewek małych, typowy typoński ogród. Tam są znowu karpie koi. Słyszycie pewnie samolot. Tam murak leci. Tutaj bardzo blisko jest lotnisko i dlatego jest tak głośno. Samoloty non-stop latają i lądują tutaj niedaleko. Strasznie dużo dzisiaj ludzi tutaj, bo jest sobota. I oczywiście jak jest sobota, no to co robić? Trzeba gdzieś pójść z tego domu. My to niespecjalnie, to było tylko i wyłącznie przy okazji. Także skoro jesteśmy tu przy okazji w San Diego, chcieliśmy wam pokazać, jak ten japoński ogród wygląda. Właśnie w tym parku tutaj w Balboa. Ale zaraz uciekamy nad ocean. Tam będą ciekawsze widoki. Parku japońskiego, pięknego, z bonsaiami i z drzewkami, to tyle. Idziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś kolumny. Zdjęcia robią jakieś do tego graduacyjne, tam małżeństwo. Zdjęcia ślubne robią. Tam jaka dziewczyna w sukience. Nie wiem, czy to też, tylko że meksykański jakiś ślub. Bo Swiss 16. Albo właśnie. Także jak widać, ten park tutaj Balboa jest parkiem, gdzie przyjeżdżają na różne sesje zdjęciowe ludzie. Spójrzcie, jaki mamy most przed nami, o tam daleko, niebieski. Chyba będziemy przez niego przejeżdżać. Ale ładny widok. Tu jest jakaś stocznia? Zatoka. Zatoka. Spójrzcie. Tak wygląda San Diego. Bardzo dziwne, bo mają takie bardzo wysokie budynki. Coś, co jest niespotykane tutaj w okolicach, w Kalifornii, z racji trzęsień ziemi. Bardzo dużo jachtów, statków,
rozładunek. Tutaj jakaś plaża i mnóstwo jachtów, żaglówek właściwie. Ach, na chwilę można maskę zdjąć. Mówisz? Nie ma ludzi. Będzie dużo ludzi, jak tam w parku, co byliśmy przed chwilą, to założymy maski. Mhm. A tak będziemy bez masek, bo w maskach to wyglądamy dziwnie, jak każdy zresztą. A jesteśmy w San Diego, w bardzo fajnym miejscu. Piękna pogoda się zrobiła, nie? Tak, rano troszeczkę popadało. Tak, było pochmurno. Normalnie pochmurno, zimno. Myśleliśmy, że będzie tak cały dzień. A tu w San Diego piękna pogoda. Zobaczcie, jesteśmy na plaży. Jeszcze jedna sprawa, dlaczego jesteśmy w San Diego? A jesteśmy dlatego, że przyjechaliśmy w końcu zobaczyć tą Toyotę Mirai, o której opowiadamy już chyba trzeci odcinek. I nasz znajomy, który oglądał, San Diego. Tak, który oglądał nasz filmik, co robiliśmy o Toyocie, kupił tą Toyotę. I powiedział, że dzięki naszemu filmikowi tą Toyotę po prostu wiedział, że jest ta promocja, nie? Dzięki naszemu filmikowi. I napisał do nas, że jeżeli chcemy, że kupił tą Toyotę, jeżeli chcemy przyjechać zobaczyć, zrobić tak zwany test drive, no to nas zaprasza. I właśnie dzisiaj był ten dzień, i się umówiliśmy. I jesteśmy. Powiem wam, że Toyota naprawdę bardzo fajna. Nawet zrobiłem test drive i naprawdę tam niby producent podaje 9 sekund do setki, a tak naprawdę jest 8 i coś po testach na YouTubie. I naprawdę ten samochodzik fajnie jeździ, nie? Tak, bardzo fajne autko. Podoba mi się. Duży, nie? Duży w czarny kolor, bardzo fajnie to wygląda. W środku te skóry. Ta deska też dość ciekawa. Bardzo nowoczesna. Tak. Nawet ten panel środkowy, co wydawało mi się, że z tyłu zabiera jedno miejsce, tak? Nie ma trzech miejsc, tylko dwa miejsca. Nawet nie jest tak źle, nie jest tak ciasno. Ten bagażnik też nie jest taki bardzo, bardzo mały. Troszeczkę jest mniejszy, bo tam bateria siedzi pomiędzy siedzeniem, a bagażnikiem jest akumulator. Ale... Więc ten bagażnik jest mniejszy niż jak wygląda z zewnątrz, że powinien być bardzo głęboki. Jest troszeczkę spłycony, ale naprawdę bardzo fajny samochód. I mamy jeszcze ponad dwa tygodnie na przemyślenie tego tematu. Czy ten samochód po prostu wziąć, dopóki ta promocja jest w Toyocie. Ogólnie samochód wyjdzie 30 tysięcy plus podatki i inne rzeczy. To około 40 tysięcy z podatkami, ze wszystkimi opłatami wyjdzie. Czyli no dycha więcej wyjściowo, ale te podatki są wszędzie, ale jest... odliczenie od podatku 8 tysięcy, od 4 do 8 tysięcy, z tego co rozmawialiśmy. Więc nawet żeby 4 tysiące od odliczenia od podatku dostać, to już wychodzi na samochód 36. Plus można odliczyć od podatku rozliczeniowego, co robicie raz w roku. 12 tysięcy chyba dolarów, z tego co tam kolega znalazł. Także to już jest bardzo dobrze. Plus to jeszcze ta karta na paliwo na 15 tysięcy, to kolejne odliczenie. Także przemyślimy to. A obecnie jesteśmy na plaży. Zobaczcie, odwrócę kamerę. Tak wygląda plaża w San Diego. Bardzo szeroka. Tak, tu bardzo szeroka. U nas w naszej okolicy nie ma takich szerokich plaż. Nie. Tam podobno jest w oddali. Jak dobrze zobaczycie, kolega nam powiedział, że ten hotel, to jest chyba hotel tam daleko. I to jest hotel, w którym jakiś kręcono film z Marilyn Monroe. Mhm. Tam daleko, daleko, daleko. Gdzieś tam posąg też jest. Nie będziemy tam szli. No bo nie będziemy tam szli. Bo jest kawał drogi. Ale jest pięknie, co? No. Słońce nam wyszło akurat pół godziny temu. Piękna plaża. Pokaż się. W butach. Ściągaj te buty. Nie. Nie? Piach za zimny jeszcze. Na chodzenie
bez butów. Aczkolwiek dużo ludzi leży, opala się, kąpią się. Szkoda, że spodenek nie wziąłem. Widzisz, rano było tak zimno. Przyjechałem w dżinsach niestety na plaży. Tak bym ściągnął sobie teraz spodnie i... czy spodnie? Buty! I bym sobie pochodził tam po tym, po wodzie. A tak? Możesz ściągnąć buty, spodnie podwinąć, nie ma problemu. Tyle, że pamiętasz, jak byliśmy 2 lata temu tutaj w San Diego, co widzieliśmy te klify takie, tam nie było kompletnie plaży, tam nie było jak zejść. I dlatego też mi się wydawało, że San Diego tak wygląda. Że nie ma takich plaż, piaszczystych plaż jak te u nas, tylko są właśnie takie bardziej kamieniste, z jakimiś klifami. Ale ogólnie plaża mi się podoba, z tego względu, że patrz jaka jest fajna, płaska. Mhm. Naprawdę, to jest super. Bardzo fajna. Chyba odpływ jest. Zobacz, to mokry piach. Także naprawdę San Diego, miasto zaskakuje. Pozytywnie, co? Tak. Bardzo pozytywnie zaskakuje. Bardzo fajne miasto. Nie sądziłam, że aż tak fajnie wygląda. Nie? Górzyste, te budynki wysokie, tak. Inaczej niż u nas. Bardziej no tych wzniesień takich jak w San Francisco ma więcej. I bardzo dużo fajnych plaż. No, jesteśmy na pierwszej plaży. Już mi się podoba. Dużo szersze niż u nas w LA. Nie? Mhm. Tak. Bardzo fajne, bo jest płytko. Nie od razu jest taka skarpa i do wody. To jest bardzo fajnie tak. To wypłycone. Czyli co? Jeszcze do San Diego będziesz wracać? Czemu nie? Mamy tylko godzinę drogi. A tam daleko w oddali samolot jakiś myśliwski wojskowy ląduje, bo to jest baza wojskowa gdzieś blisko. Tam na tyle gór, o już ląduje. Jakiś taki podobny do F-16, coś takiego. O, ląduje tam. Widzisz go? No widzę, tylko czemu aż tak blisko schodzi? Przecież... Tam jest gdzieś pas startowy, tam jest baza wojskowa. Zobacz, jak przy oceanie? Jest. Zobacz, jak on nisko schodzi. To musi być przy samym oceanie gdzieś. A to fajnie tam być, na tej plaży i taki myśliwiec lądujący. Zobacz, i ląduje. No. Tam jest jakiś pas startowy, baza wojskowa musi być. Już siedzi na pasie. Tak, już siedzi na pasie, ale fajnie. Fajnie, fajnie. I się nawet ciepło zrobiło, co? Trochę wieje, ale jest fajnie. Tutaj jakieś zawody, albo jakiś trening. Chłopaki trenują. Naprawdę jest przyjemnie. Bardzo fajna plaża. I długa plaża. Bardzo długa plaża. Można sobie pospacerować z jednego końca na drugi. Nie wiem dokładnie, ile by to czasu zajęło przejść z jednego końca na drugi. Ile myślisz? Ile szacujesz? Bo ogólnie jesteśmy na wyspie, wiesz o tym. No tak. Więc dookoła możesz tą wyspę obejść. Ale pewnie nie obejdziesz. No nie, no bo to jest bardzo długa wyspa. Tak. Idziemy bliżej plaży, tam wody. Druga rzecz. Nagrywamy pierwszy raz. Drugi raz tam. Jeden raz próbowaliśmy nagrywać odcinek w CarMaxie. Prosiliście nas o nagranie samochodów Muscle Cars. I byliśmy, nagrywaliśmy z mikrofonami. Jeszcze w piłkę udało Ci się pograć. A jeszcze w piłkę pograłem. Także to jest pierwszy raz, czy drugi odcinek, bo wcześniej tam w parku, co byliśmy, tym Japanese Garden, to nie nagrywaliśmy z mikrofonami, a teraz jesteśmy na plaży, mamy mikrofony podpięte, te nowe, co kupiliśmy, Rode. Także możecie porównać sobie dźwięk z tego, co było, a co jest. Naprawdę super plaża. Tak się fajnie piach mieni. Jakby jak złoto. Jak złoty, no. Nie wiem, czy zobaczycie. Takie drobinki małe. Cała plaża się tak świeci. Jakieś tu złoto było. Ale jak było jakieś tu złoto, to już pewnie by kopali. To wszystko zbierali. Ale naprawdę cała plaża tak się świeci. Mieni w takich drobinkach. Niesamowicie to wygląda. Ciekawe, to jest. Pewnie jakieś drobinki złota. A naprawdę bardzo fajna plaża. Powtarzam się już setny raz dzisiaj. Ale może sobie się plaża podobała. Fajna. Bo uciekamy do innego miejsca. Nie przejmujcie się moimi włosami. To wszystko przez ten wiatr. Naprawdę trochę pochodziliśmy do tej plaży. Bardzo przyjemna plaża. Piękne widoki. I lecimy w kolejne miejsce.
close till I